Wiązanka 40-latka i tango Graj, skrzypku Graj w opracowaniu Franciszka Suwały. Kapelmistrzem orkiestry jest od 1999 roku pan Mirosław Cieślak. Wielkie brawa dla Orkiestry Straży Pożarnej w Szczeńsku. A zanim się ustawią, ja jeszcze krótko przypomnę ich historię. Młodzieżowa Orkiestra Dęta powstała w 1989 roku. Dodam aktualnych rzeczy. Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczeńsku powstała w 1989 roku z inicjatywy Zarządu Straży oraz władz gminnych. Średnia wieku liczy 18 lat. Orkiestra uświetnia uroczystości świeckie i kościelne. Ponadto brała udział w przeglądach orkiestr. W 1994 wojewódzki przegląd orkiestr w Strzegowie, gdzie zajęła drugie miejsce. W 1994 drugie nadbożańskie prezentacje orkiestr dętych w Siemiatyczach. W 2000 roku powiatowy przegląd orkiestr dętych w Radzanowie. W 2001 rok powiatowy przegląd orkiestr dętych w Mławie, gdzie zajęła pierwsze miejsce. W 2004 roku powiatowy przegląd orkiestr dętych w Szydłowie, gdzie ta orkiestra zajęła pierwsze miejsce. I w 2004 roku wojewódzki przegląd orkiestr dętych w Radomiu, gdzie zdobyła wyróżnienie. Kapelmistrzem orkiestry od 1998 roku jest pan Mirosław Cieślak. Orkiestra finansowana jest z budżetu gminy oraz przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczeńsku. Opiekunami orkiestry są pan Jan Fodrowski, pan Eugeniusz Król, pan Grzegorz Cieślak oraz pan Leszek Jagła. W dniu dzisiejszym orkiestra zagra trzy utwory. Wiosenne medytacje, wiązanka 40-latka, obydwa utwory w opracowaniu Mirosława Rytela oraz Graj, skrzypku Graj, opracowanie Franciszek Suwała. Zapraszamy do wysłuchania Orkiestry Dętej w Szczeńsku.
brzucha mi boli. Thank you.
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szreńsku zakończyła swoje konkursowe prezentacje. Wysłuchaliśmy. Tym oto sygnałem powitała Państwa Orkiestra Straży Pożarnej w Unierzyżu. Powstała w 1983 roku. Pierwszym kapelmistrzem był i pozostał do dzisiaj pan Andrzej Klimkiewicz. Orkiestra liczy 22 członków, z których większość stanowi młodzież od 12 do 18 lat. Repertuar orkiestry: msze, melodie kościelne, żałobne, a także melodie współczesne grane na uroczystościach samorządowych i... Thank you.
grała najmłodsza orkiestra. W Mławieku kierował orkiestrą pan Paweł Siemionow, po nim Edward Gorzelski, były kapelmistrz wojskowy. Zachował się dokument z 1903 roku, mówiący, że orkiestra w sezonie letnim koncertowała w ogrodzie miejskim w Mławie. Orkiestra liczyła 20 instrumentalistów. Brała udział we wszystkich miejskich imprezach. Tak jak już wspomniałam, w sezonie letnim odbywały się regularne koncerty orkiestry w parku, zwanym wówczas ogrodem miejskim. Uprzyjemniały one spacery mławiakom, jednocześnie przynosiły dochód Ochotniczej Straży Pożarnej, przeznaczony z reguły na cele kulturalno-oświatowe. Po II wojnie światowej orkiestra wznowiła swoją działalność w 1945 roku. Kapelmistrzem był Edward Wiśniewski. Po pewnym czasie orkiestra rozpadła się i dopiero w 1979 roku została reaktywowana przez miejscowego organistę Mieczysława Piechockiego, który prowadził ją do 1997 roku. Od 1998 roku kapelmistrzem orkiestry jest Jerzy Wiśniewski. Repertuar: marsze wojskowe, melodie, pieśni patriotyczne, ludowe i inne utwory okolicznościowe, a także pieśni religijne. Obecnie orkiestra liczy 23 instrumentalistów, w tym 10 seniorów i 13 osób młodzieży. Orkiestra posiada również zespół marżonetek w ilości 10 osób ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Mławie, prowadzony przez panią Agnieszkę Pietrzak. Aktualnie orkiestra jest jedyną na terenie miasta Mławy i bierze czynny udział we wszystkich uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych i innych organizowanych na terenie miasta. Siedziba Orkiestry Dętej znajduje się w budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mławie. Finansowana jest przez Urząd Miasta. Zagrają utwory Księżycowa Serenada, La Esmeralda i Tequila.
Thank you.
grała Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie. W ich wykonaniu wysłuchaliśmy utwory Księżycowa Serenada, La Esmeralda oraz Tequila. A na zapraszam... Thank you.
Nie ma to, co się dzieje.